dawno temu w Niemczech pewien człowiek dał światu nowy pomysł, który wstrząsnął całym światem. Zmienił bieg historii i dał nam bieg atomowy. Był to Albert Einstein. A pomysł? Teoria względności. Ta dziwna, fantastyczna zależność czasu, przestrzeni i masy. Ważna część tego pomysłu może być ujęta w zwykłe równanie. E równa się mc do kwadratu. Energia równa się masie razy szybkość światła do kwadratu. Równowartość masy i energii, podstawowa formuła odkrycia atomu. Ale tak samo, a może nawet ważniejszym, jest stosunek między czasem a przestrzenią. Nie możemy mówić o równowartości czasu i przestrzeni, bo nie są dokładnie równe. Możemy powiedzieć, że są względne, bo są związane ze sobą. Ot zwykła teoria. Może. Ale każdy dzień przynosi dowody, że jest prawdziwa. Dr. Lawrence i jego koledzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wcale nie śmieli się z tej teorii, przeciwnie, uznali ją za prawdziwą i zbudowali 184-calowy cyklochron, który małym cząsteczkom teorii nadawał takie przyspieszenie, że było równe szybkości światła. Ten obrotowy kondensator z boku cyklotronu rekompensuje zwiększoną masę cząsteczek, która zdarza się tak, jak przepowiedział Einstein. Przypuśćmy, że któregoś dnia w niedalekiej przyszłości zdecydujemy polecieć na satelitę Sirius. Zakładamy, że nasz statek atomowy podróżuje z szybkością 99.999.999% szybkości światła. To wynosi prawie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Wobec tego, że Sirius jest od nas o 9 lat świetnych, podróż w obie strony potrwa 18 lat. Ale zamiast dużego zapasu żywności, zabierzemy tylko drugie śniadanie. Dzięki takiej szybkości nie tylko nasz zegarek zwolni o 70 tysięcy raz, ale również serce, oddech, trawienie, apetyt, wszystko to zwolni. W ten sposób opuścimy Ziemię po śniadaniu, na Siriuszu zjemy kanapkę, wrócimy na Ziemię na dobry obiad. Ale będzie niespodzianka. Otóż każdy z nas będzie tylko jeden dzień starszy, ale dzieci nasze będą już dorosłe i po studiach, a przyjaciele 18 lat starsi, a przecież opuściliśmy ich 12 godzin temu. Taki wypadek jest naprawdę trudny do zrozumienia. Nie mieści się w rozumowaniu. Ale spróbujmy inaczej. Słuchajcie bicia serca. Teraz nakręcę zegar, abyście mogli posłuchać jego bicia. Ta miara metrowa wygląda normalnie. Ale gdybyśmy przyspieszyli ten pokój i wszystko w nim do szybkości światła, która wynosi 300 tysięcy km na sekundę, czas stanąłby w miejscu. Moje serce stanąłoby, a ja wciąż żył. Zegar stanąłby. I wszystko zostałoby sprasowane w linijkę, cieniutką. Naturalnie nie potrafimy dać pokojowi szybkości światła, ale przy pomocy specyficznej fotografii zobaczymy dokładnie, co się stanie, gdy pokój ten osiągnie 90% szybkości światła, 291 tysięcy kilometrów na sekundę. Gotowo. Słuchaj serca. Linijka. Jeszcze raz to samo.
tym razem przyspieszmy pionowo, zamiast poziomo. Teraz linijka jest prawie 18 cali długa, gdy trzymamy ją w pionie. Ale ma 36 cali, gdy trzymamy ją poziomo. Gdy pokój był przyspieszony, nie widziałem żadnych zmian. Mój głos był taki sam, bicie zegara takie samo, linijka również nigdy się nie zmieniła, dlatego że zostałem włączony w szybkość pokoju. Ale wy, nieruchomi obserwatorzy, widzicie zmiany. A więc te optyczne efekty osiągnięto dzięki obiektywowi pana Wyżyn o zmiennej nastawie soczewki. Ten efekt pokazał dokładnie pokój przyspieszony o 90% szybkości światła. Te efekty nazwano relatywnymi. Są one oparte na wzorach matematycznych będących w codziennym użyciu w fizyce atomowej. Tak jak 2 razy 2 jest 4. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale te wzory dały nam to.